Liwit z roku 2011. Zabrałem się całkiem niedawno za powtórkę tego horroru, w zasadzie horroru fantazy, o czym powiem zaraz, ponieważ kiedyś już go widziałem, za specjalnie dużo nie pamiętałem, dlatego specjalnie dla Was po prostu zrobiłem sobie taką powtórkę i jest to francuska produkcja, właśnie z roku 2011. No i tak jak mówiłem, fantazy, horror, bo jeżeli ktoś to potraktuje przed seansem i podejdzie do tego jako czysty horror, może być nieco zawiedziony po prostu, dlatego, że tutaj trzeba ewidentnie wspomnieć, że jest to również mieszanka horroru z fantazy i rzeczywiście ten fantazy się tutaj wplata i pojawia, no i ma on nawet dosyć kluczowe znaczenie, szczególnie w drugiej połowie filmu, ponieważ pierwsza to jest taki bardziej typowy horror właśnie, później dostajemy taki przeskok w nieco inny świat, w nieco inny styl i w ogóle schemat prowadzenia dalej tego filmu, no, i właśnie przenikając z jednej połowy do drugiej, no, tworzy nam się mieszanka tych dwóch gatunków. Także trzeba po prostu mieć to na uwadze, jeżeli filmu się nie widziało, żeby później nie wyjść po seansie z takim, co ja zobaczyłem. Ale jeżeli chcecie posłuchać parę słów, nie będę tutaj zdradzał nic ważnego. Dlatego też ta recenzja jako tako długo nie potrwa, bo naprawdę musiałbym dosyć dużo zdradzić, żeby tak szczegółowej ten film omówić, a nie chcę tego robić ze względu na to, że. Uważam, że jest to niszowa produkcja zdecydowanie, o której bardzo, bardzo wiele osób na pewno nie słyszało, więc nie będę psuł zabawy. Po prostu sobie obejrzyjcie na spokojnie. Po recenzji spoilerów nie będzie i dajcie znać później, jak wam się podobało, a ci co widzieli, no to możecie skonfrontować swoją opinię oczywiście z moją. Zapraszam na materiał. Mamy tutaj pewną młodą dziewczynę, która znalazła sobie pracę polegającą na, powiedzmy, opiekowaniu się osobami starszymi, takimi, które już no, nie do końca są sobie w stanie poradzić ze zrobieniem jakiejś konkretnej rzeczy. Wiadomo jak to wygląda, to jest powiedzmy taki ala dom starców i tam jest większość tych osób, natomiast główny wątek dotyczy takiej, powiedzmy, ogromnej posiadłości, w której jest kobieta, która jest w śpiączce, nie wiadomo już ile lat, Raczej się nie obudzi, no ale powiedzmy, że coś tam przy niej trzeba czasami zrobić. No i właśnie ta powiedzmy zleceni dawczyni, taka starsza kobieta, około może lat 50, mówię starsza w porównaniu do naszej głównej bohaterki, no bo jest to około dwukrotna różnica wieku. Przepraszam, za miałczącego kota. No nie mam wyboru, niestety mieszkam z nim i mi nadaje, bo on zawsze wtedy chce wyjść, kiedy nie trzeba. Wiecie, jak to koty. No i. Udają się w końcu do tej, będę nazwał to rezydencji czy po prostu dużym domem i pokazują nam tak naprawdę, że ta kobieta jest tam w śpiączce. Ta młoda dziewczyna, która przyjęła ofertę tej pracy, generalnie została poddana trochę takiemu testowi, bo właśnie tej pracodawczyni poszła tam sama, powiedziała jej nie, nie możesz wejść, jeszcze nie jesteś gotowa. na... W ogóle zapoznanie się z tą sytuacją na razie musisz tam w tym, powiedzmy, domu starców sobie pozajmować się ludźmi i dopiero jak będziesz gotowa, to cię wtajemniczę w to, co dzieje się tutaj. No a tamta oczywiście ciekawska weszła, no i wtedy ta starsza kobieta mówi do niej Ha, zdałaś test, brawo, jesteś ciekawska, super, dobrze, tak miało być właśnie, ha, ha, ha. Czyli tak naprawdę masz tę robotę. Tam się pojawia całkiem sporo sucharów. Tak, jest to horror, który jest jak najbardziej na poważnie stworzony, Natomiast y, ta właśnie kobieta sobie dosyć mocno żartuje momentami, bo generalnie motyw jest taki, że niezbyt zadbana jest ta kobieta, która jest w śpiączce, ma jakieś tam na przykład takie już strasznie długie, obchydne paznokcie i tak dalej, i tak dalej. No i ta zlecenie odawczyni powiedzmy cały czas się podśmiechuje, że haha, no co, przecież się nie obudzi i nie zobaczy, że o nią nie dbamy, przecież nie wstanie i nie pójdzie i takie ho, ho, ho. No suchar mistrz, normalnie Strasburger by się uśmiał. <laughs> Mam wrażenie, że on w ogóle... Pisał te 5 minut scenariusza, właśnie w którym jest wylew tych sucharów, także nie wiem skąd go dorwali, ale familiada, powiedzmy, doszła nawet do Francji. No, szacun, Strasburger z takie rzeczy. A teraz już bardziej na poważnie, oczywiście, z czego będzie się ten horror wywodził. No, istnym po prostu wręcz motywem do zaczepienia tutaj w ogóle całej fabuły, do wyprowadzenia jej w przód jest ta kobieta w śpiączce. No, bo ona ma taki, nie wiem jak to się nazywa, nie chcę teraz przekręcić. Respirator, nie wiem, przepraszam, jeżeli pomyliłem. W każdym razie ma taką maskę, przez którą po prostu oddycha. Oczywiście ona jest właśnie podłączona do tego urządzenia. No i tak naprawdę tylko czekamy, aż w końcu wstanie, aż otworzy oczy, aż zniknie z tego łóżka. I tak się stanie później, oczywiście, ale to nie jest koniec, ponieważ ta kobieta, prowokując w ogóle naszą tutaj młodą dziewczynę, mówi, że. No, to jest jawna prowokacja, moim zdaniem, chociaż na początku niekoniecznie każdy może tak to odebrać, ale później doskonale wiemy na przestrzeni rozwoju fabuły, że to była prowokacja. Mówi, że jest tutaj gdzieś skarb ukryty w tym domu, ale ona nie może go znaleźć, bo część drzwi jest na przykład zamknięta. Też ta właśnie kobieta w śpiące ma taki klucz na szyi. I to jest też taki troszeczkę zakazany owoc, który podjudza tutaj do tego, żeby, no, może wziąć ten klucz i tym kluczem być może właśnie otworzymy te drzwi, które nie są dostępne i ten skarb gdzieś znajdziemy. generalnie ta nasza główna bohaterka rozmawia ze swoim chłopakiem. Są gdzieś tam w barze i tam jeszcze taki jeden ziomek się do nich doczepia. No i razem we trójkę planują ten skarb znaleźć i po prostu ukraść. Czyli chcą się włamać do tego domu. Troszeczkę motyw jak z niej oddychaj, ale pamiętajmy, że ten film był później. A, pewnie ukradli pomysł, a niedobrzy są no. W każdym razie, oczywiście, pół żartem, pół sery tutaj mówię. Jest to motyw, ten początek przede wszystkim cały dosyć schematyczny i znany, już powiedzmy ponieważ no te włamania do domu tam próba powiedzmy obrabowania jakiegoś dorobku jakiegoś skarbu jakieś tam rzeczy były i później jeszcze po tym 2011 też podobne rzeczy się pojawiały Właśnie od razu mi się skojarzyło, z nie oddychaj, który był thrillerem, to jest zupełnie inna bajka. Natomiast pierwsze powiedzmy tam 20-30 minut tego filmu jest nieco podobne. Z tym, że nie oddychaj dla tutaj kontrastu budował dużo lepsze napięcie, takie naprawdę thrillerowe. I tutaj ten film jako horror, bo nie mówię jeszcze o fantazy, powinien zdecydowanie tego napięcia budować więcej. Ja za specjalnie go nie czułem. Troszeczkę byłem tym rozczarowany, że tutaj nie było tego napięcia, nie było tego strachu. To znaczy, nie to, że nie było wcale, tylko było moim zdaniem tak dosyć powolnie generowane, co akurat nie jest wadą, tylko że było tak powoli, że nigdy nie zdążyło urosnąć do takiego stopnia, żeby trzymało tego widza. To jest oczywiście moje subiektywne odczucie. Ja oglądałem w nocy na telewizorze, był klimat i tak dalej, natomiast właśnie nie mogłem za bardzo się wczuć cały czas w ten film. Nasza główna bohaterka w ogóle od samego początku była sceptyczna, żeby zrobić to, co no, w konsekwencji robią, i oczywiście włamać się i ten skarb znaleźć. No ale skusiła ją jednak chyba taka po prostu wizja, chęć lepszego życia, jakiegoś dobrobytu. No bo spodziewali się, że to będzie konkretna kasa z tego, bo to nie wiadomo było, czy to będą pieniądze, czy jakiś przedmiot wartościowy. Ale wiadomo, wszystko można sprzedać i no po prostu ich życie by się diametralnie zmieniło, bo tutaj nawet jakby się na trójkę podzielili, to pewnie byłaby i tak niezła działka, więc. No, przełamała w końcu się, mimo że była tak stanowczo, asertywnie, mówiła nie. Później mówi: tak, robimy to. I w tym momencie idę na sekundę wyrzucić mojego kota z pokoju, ponieważ chyba nagrać mi tego do końca nie da w spokoju. A wy obejrzyjcie kawałek z westuna w tym czasie. Pozbyłem się kota, także mogę dokończyć. Jeszcze tylko parę słów, bo już będę tutaj powoli zmierzał do podsumowania. Tak jak mówiłem, tutaj ciężko będzie dalej cokolwiek powiedzieć, żeby nie zdradzać. Także zaraz będzie podsumowanie. Motyw, który się tutaj pojawia, dla wielu, wielu z Was będzie moim zdaniem tutaj dużym zaskoczeniem, sporym, ponieważ ciężko się domyślić, że w ogóle coś takiego może się tutaj wydarzyć. Nie do końca dało się to w ogóle z czegokolwiek wywnioskować, po prostu. Więc ja obstawiałem, że to pójdzie w taką stronę, że ta kobieta pewnie wstanie, zacznie tam powiedzmy ich terroryzować, że będzie jakaś, nie wiem, opętana, nawiedzona, że może jakiś duch będzie czyhał, czy nawet będzie cały czas leżała jednak w tej śpiączce. Ale właśnie jakieś duchy, które już w tym domu powiedzmy, się skądś wzięły, nie wiem skąd, bo to jest tylko teoria, tak? Tak nie było w tym filmie, ale tak mniej więcej myślałem, że się to potoczy. No, będą dokuczały naszym bohaterom i po prostu ich stamtąd wykurzą. Pewnie ktoś by umarł. E, Czyby znaleźli ten skarb, czy nie, no to już jest inna bajka. I koniec końców może ktoś by przeżył, ale po prostu byłby już tak spanikowany, że raczej nawet już by miał w dupie ten skarb, tylko żeby uciec. Tutaj zupełnie inny kierunek ten film obiera, bo do czasu rzeczywiście tam próbują znaleźć e, ten skarb, otworzyć drzwi, jedne, drugie, coś tam stuknie, coś tam zahałasuje, więc się oczywiście zdążą przestraszyć, chociaż momentami jest ten film nielogiczny i dziwny, bo jest na przykład scena. Wchodzą do jakiegoś pomieszczenia, bo tych pomieszczeń jest tam naprawdę sporo. No i jest taki stolik, przy nim stoją krzesła i raptem jedno krzesło po prostu się przesuwa samoczynnie, samoistnie tak, odsuwa się do tyłu. Oni tak patrzą, a nic tu nie ma i poszli. Naprawdę nie zdziwiło was, że to krzesło się samo poruszyło? Że może to jakiś duch był. Ja nie wiem. Jeszcze jedna akcja, zupełnie inna od tej, ale coś, co jest takie. Ja bym to nazwał typowym wymuszeniem scenariuszowo-fabularnym. Już tłumaczę. Były pewne nożyczki, które jeden z bohaterów tam wziął, żeby coś zrobić. Nie pamiętam do czego konkretnie, nieważne, i później rzuca te nożyczki, chyba na jakiś stolik, czy cokolwiek to było. To nie ma żadnego znaczenia. No, i jakieś pół godziny później się okazuje, że akurat bohater ląduje w tym miejscu, gdzie ma te nożyczki pod ręką i może je wziąć i po prostu nimi zaatakować. I to jest właśnie taka typowa, wcześniej wciśnięta scena, moim zdaniem, na siłę, tylko po to, żeby te nożyczki w tym miejscu położyć, i tylko po to, żeby później móc je wykorzystać do samoobrony po prostu, bo rzeczywiście do tego one posłużyły. Tutaj nie będę zdradzał, kto, przed kim, w jakim celu się bronił, bo tak jak mówiłem, jest to materiał bezspojerowy. No i ten motyw może się spodobać bardziej bądź mniej, bo wiem, że nie każdy trawi tego typu sprawy i też niektórzy mogą się opowiedzieć za tym, że okej, okay, to mi się podobało, to miał jakiś taki ala baśniowy troszkę klimat momentami w drugiej połowie. I to też w zasadzie nie byłby fantazy, gdyby nie pewne rzeczy. Zaraz powiem o co chodzi, bo. Sam motyw, który się pojawia, jest motywem horrorowym, więc mógł być to po prostu podgatunek horroru i zostać z tego stworzony rasowy horror. Ale to jest ograne w taki sposób, że to jest ewidentnie troszeczkę fantazy, ponieważ dzieją się rzeczy, które w jako takich horrorach się nie dzieją, więc musiał być tutaj jeszcze ten jeden gatunek, powiedzmy, tak, takim lekkim opakowaniem dla całej tej produkcji i tak to rzeczywiście można odczytywać. Myślę, że samo zakończenie można trochę interpretować się nad nim podzastanawiać, bo jakbym miał teraz na przykład stworzyć... E, jeszcze kilka minut spoilerowych, to ja też nie jestem w stanie tak od razu powiedzieć, o co tam dokładnie chodziło. Może dla niektórych będzie to prostsze, dla niektórych pewnie trudniejsze, ale moim zdaniem trochę się zastanowić trzeba. Tutaj też właśnie troszeczkę dostaniemy przeszłości tej kobiety, która jest teraz w śpiączce, oczywiście zanim w stanie. E, pokazują nam, że prowadziła jakieś tam zajęcia z tańca w tej swojej rezydencji i że to też jest powiązane w jakimś stopniu z tym, co się właśnie tam dzieje, jak się ta produkcja rozwija, w ogóle w którą stronę idzie, jaki kierunek obiera. Więc no to jest tak naprawdę do obejrzenia i wtedy sobie do pozastanawiania się, do porozkminiania. Też tutaj więcej już nie chcę zdradzać, żebyście jak najmniej po prostu wiedzieli o tym filmie podchodząc do niego, ponieważ naprawdę chcę wam go polecić i myślę, że będzie dużo osób zainteresowanych obejrzeniem. Ci co nie, no to trudno, może nie zachęciłem, może akurat taki koncept was nie interesuje. Ale dajcie znać wtedy, po prostu, co myślicie o tego typu filmach. Chociaż też z drugiej strony nie do końca wiecie o co tam chodzi, więc mimo wszystko powinniście dać szansę, bo to nie jest jakiś tam typowy straszak. Tutaj jakieś jumpskery się pojawią, lepsze bądź gorsze, oczywiście. Niektóre nawet, no powiedzmy, jesteśmy w stanie się ich wystraszyć. I właśnie też taki ciekawy tutaj przenik oprócz tej gatunkowości z horroru, zmierzającego w miks z fantazy to jednak też taki dosłowniejszy przeskok tutaj będzie miał miejsce. Powiedzmy troszeczkę będzie może coś ala wymiarowy w sensie, że troszeczkę jeden świat się miesza z drugim. Nie do końca chcę wam tutaj też zdradzać, więc tylko taki Tutaj jakiś sygnał wam rzucam, że coś takiego będzie miało miejsce. To było całkiem intrygujące jak na tym filmie. I chyba właśnie jedna z najciekawszych rzeczy w ogóle, jeżeli chodzi o te produkcje. Ode mnie, Lewit, dostaje szósteczkę. Dałbym 7, to znaczy dałem za pierwszym razem, po drugim podejściu uważam, że 6, bo nie czułem właśnie za bardzo tego napięcia, tej takiej horrorowej nutki grozy, żeby to naprawdę mnie tak mocno nie trochę pochłonęło, bardziej straszyło, dlatego taka nie inaczej. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o aktorkę, myślę, że bardzo dobrze dała sobie tutaj radę w głównej roli. Te postacie i powiedzmy jej chłopak i nam jakiś znajomy, którzy z nią przychodzą. Myślę, że troszeczkę gorzej akurat w kwestii aktorskiej, ale mimo wszystko i tak sobie radzili. I teraz technicznie ten film nie jest ani najlepszym filmem na świecie, ani najgorszym. Stoi na niezłym poziomie. Efekty takie jak krew, jak jakaś brutalność, moim zdaniem tutaj się bardzo dobrze akurat sprawdzają, bo jest po prostu krwiście momentami, to przynajmniej wygląda jako sensownie, czy tam jakieś postacie, które się poruszają, czy inne różne rzeczy robią. To jest ok, Operatorsko nieźle, co najwyżej. Także ode mnie szósteczka, jeżeli Lidwit francuski już oglądaliście z roku 2011, koniecznie podzielcie się wrażeniami. Jak wam się to wszystko podobało? Pamiętajcie, żeby nie zdradzać ważnych rzeczy w komentarzach. A jeżeli już bardzo chcecie to na początku komentarza oczywiście dopiszcie spoiler, żeby tutaj nie zdradzać fabuły tym, co jeszcze nie widzieli, bo często się pojawiają spoilery pod moimi materiałami w komentarzach i po prostu widzę, że nie są oznaczone odpowiednio. Może nie często, ale czasami tak. I właśnie raczej miałem na myśli, że często nie są oznaczone, a rzadko ktoś oznacza. Może nie tyle, co często się pojawiają. Chyba, że tam w dyskusjach spoilerowych, no to wiadomo, jest tego więcej. W każdym razie ode mnie to wszystko, jeżeli nie oglądaliście, to i tak polecam po prostu Livid nadrobić. Ponieważ jest to niezły, francuski horror. Taki dosyć nietuzinkowy, myślę, że wychodzi z troszeczkę inną propozycją właśnie tam od drugiej połowy yy, tego filmu do widza, żeby coś innego tutaj nam zaserwować, a nie jakiś klasyczny, schematyczny, bardzo mocno horror. Zdecydowanie schematami bardziej stała ta pierwsza połowa, aniżeli druga, także... Polecam po prostu nadrobić. Trzymajcie się, to na dzisiaj by było wszystko. Do zobaczenia.